Vera rebus vocabularis tituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przepraszam za to, że nagrywam tak późno i kolory nie są najlepsze, ale to w zasadzie nie zmienia tego, o czym chcę Państwu powiedzieć. Zostańcie do końca tego materiału, ponieważ będę pokazywał filmiki, które przedstawiają kapłanów udzielających komunii świętej na rękę. Żeby jednak dobrze zrozumieć zagadnienie, o którym będę mówił, chciałbym, abyście Państwo najpierw wysłuchali fragmentu z książki Msza Wszechczasów arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, która pozwoli nam mieć właściwą optykę patrzenia na te właśnie sprawy. Skoro dąży się do tego, by ofiarę mszy zamienić w posiłek, to jest czymś zupełnie normalnym, że komunię przyjmuje się na rękę. W końcu to tylko posiłek, dzielenie się chlebem, pamiątka. Ale pamiętajmy, że nasz Pan jest tam obecny. Zastanówmy się, kim jest nasz Pan. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Pomyślmy tylko, że wszyscy aniołowie w niebie padają przed Nim na twarz, że na sam dźwięk imienia Jezus zgina się wszelkie kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. Dlaczego więc nie chcemy przyklęknąć przed tym, którego imię w dniu sądu ostatecznego rzuci na kolana całą ludzkość, a wraz z nią wszystkie dusze w niebie, wszystkich aniołów, a nawet duchy piekielne? Nawet kapłani nie przyklękają już przed świętą Eucharystią, nie mają już czci dla Najświętszego Sakramentu. Komunii może udzielać ktokolwiek. To niedopuszczalne, aby Boga traktować w taki sposób. Ludzie, którzy odnoszą się do naszego Pana Jezusa Chrystusa tak, jak traktuje się Go w obecnych obrzędach eucharystycznych, po prostu nie wierzą w Jego bóstwo. Nie da się tego inaczej wyjaśnić. Te słowa arcybiskup Lefebvre wypowiedział w 1977 roku, proszę Państwa. Więc już wtedy to było aż tak namacalne, aż tak widoczne. Ta utrata wiary w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, to, że Pan Jezus jest obecny w każdej najmniejszej partykule, cały on, przez kapłanów, którzy wtedy już przeszli na stronę rewolucji soborowej, którzy już odprawiali nową mszę, już wtedy była widoczna. A przecież Sobór Trydencki orzekł, że nasz Pan jest obecny w każdej najmniejszej cząstce świętej Eucharystii. Jak wielki brak czci okazują ludzie, którzy mogą mieć na dłoniach cząsteczki Eucharystii, a mimo to odwracają się i jak gdyby nigdy nic wracają na swoje miejsce. Dodajmy tutaj, otrzepując często ręce o spodnie, o ławkę, albo w ogóle zapominając, że czy nie zwracając uwagi, że tam zostały jakieś partykuły. Te słowa o wracaniu na miejsce padły jeszcze wcześniej, w 1972 roku, więc w zasadzie zaraz po Soborze Watykańskim II. To nie są lata późniejszych przemyśleń. To było obserwowalne w zasadzie od początku. Wierni, którzy naprawdę wierzą w realną obecność naszego Pana, doskonale wiedzą, że to tylko kapłani mogą udzielać Komunii Świętej i wcale nie domagają się możliwości przyjmowania jej na rękę. Reformy wprowadzone we mszy świętej prowadzą do zaniku wiary w realną obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Sprawiają, że dzieci, które w przeciwieństwie do nas starszych, nie wiedzą tego, czego nas uczono dawniej, nie będą wierzyły w realną obecność naszego Pana w Eucharystii, a przynajmniej będzie to dla nich o wiele trudniejsze. Nie można traktować Najświętszego Sakramentu tak, jak traktuje się go obecnie, a jednocześnie wierzyć, że są w nim rzeczywiście obecne ciało i krew, dusza i bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki udziela się Komunii Świętej, jak się ją przyjmuje, bez przyklęknięcia, bez najmniejszej oznaki czci, by za chwilę, jak gdyby nigdy nic, wrócić na swoje miejsce, niemożliwe, by jeszcze wierzono w realną obecność naszego Pana w Eucharystii. Nowa msza, przez to, jak udziela się Komunii Świętej, zniszczyła wiarę kapłanów odprawiających właśnie tę nową mszę w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jakiś czas temu natrafiłem na materiał, w którym ojciec Szóstak z innym dominikaninem rozprawiali o tym, jaką radość, jaką euforię wywołuje u nich udzielanie komunii właśnie w ten sposób, właśnie na rękę. Zobaczcie Państwo sami ten materiał, a za chwilę będziemy kontynuować ten temat. Ja nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, no. Ale... No nie, tak, ale... No. Ja na przykład mam coś takiego teraz, jak jest pandemia, że jakby, że uwielbiam Boga jakby za to,
że mogę rozdawać komunię na rękę, no. W tym sensie, że nie dlatego, ręce. Że właśnie lepiej na rękę, no, czy nie, no, tylko że właśnie rozdaję na te na przykład takie spracowane, tak. Jak pamiętam na Śląsku, na wsi i wszyscy tacy aha. Takie mają tak, i ty tak, dajesz tak, ten tak, kawałek tak. Białego chleba na te aha. Spracowane, to jest niesamowite. Ja też to lubię na rekolekcjach, jak przychodzą takie stare chłopy, szczególnie takie właśnie spracowane. Ale ogóle... Oni mają takie toporne te łapy mają, ale to jest super. Ale to jest, wiesz, to na taką rękę takiego... To na mnie tak działa bardziej no. Niż tak jak do uzda. No, okay. No rozumiem. Ale że to w ogóle... No rozumiem, to rozumiem, no. To, nie, to rozumiem, bo to mam podobnie. No. Właśnie szczególnie są takie chłopy z takimi łapami, a takimi wielkimi Ślązoki, po łopatami takimi po prostu. I on tę łopatę wyciąga, tak? I ten pan taki malutki albo, Pan Jezus. Wiesz, jeszcze takie na przykład, ja pamiętam teraz mam przed oczami takiego chłopca, widać, no młody gość, 20 tam z kawałkiem lat, nie? Taki widać, podchodzi, wiesz, gładka skóra tak na twarzy i wiesz, wystawia nagle ręce i ma takie zarobione takie odciski. Tak. Ja. Jak sami Państwo mogliście zobaczyć, w tym podejściu, w tej perspektywie, którą oni przedstawiają, nie ma rozumienia tego, że Pan Jezus jest realnie tam obecny. Jest euforia, jest radość z własnych przeżyć, z własnych emocji. To wszystko jest spłycone i zniszczone. Czy takich kapłanów chcemy? Czy tak chcemy przyjąć Komunię Świętą, skoro tam jest obecny realnie, prawdziwie Pan Bóg, cały On? Gdyby to jednak dotyczyło tylko i wyłącznie ojca Szustaka i jego kolegi z zakonu, tego drugiego dominikanina, to mogłoby nas to wszystkich nie dziwić. No, moderniści, no, nowa msza. Ale co, jeżeli takich rzeczy dopuszcza się kardynał Raymond Leo Berg, który jest, można powiedzieć, szanowany, traktowany z należytą estymą przez środowiska tak zwane indultowe czy duszpasterstw tradycji w różnych częściach Polski i który jest przedstawiany jako wzór. Czy to również nie jest przykład tego, jak wielki upadek może spotkać kapłana, że nawet kapłan na takim stanowisku może utracić wiarę, przynajmniej częściowo, w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zobaczmy ten fragment. Czy ktoś z Państwa przechodzi nad tym do porządku dziennego? Czy uważacie, że to jest sprawa, która nas w ogóle nie dotyka, która nas nie boli? Myślę, że nie. Myślę, że wielu z Was cierpi faktycznie, prawdziwie z tego powodu. Wielu ze środowisk indultowych na pewno przeżyło rozczarowanie, widząc, że ich ulubieniec, że kardynał Berg dopuszcza się tak haniebnego czynu. Z czego to jednak wynika? To nie jest rzecz, która powinna budzić zaskoczenie. Arcybiskup Lefebvre w książce właśnie Msza Wszechczasów podaje tego dokładną przyczynę i wskazuje, że tak właśnie może być, że tak, jak to Państwo przed chwilą obserwowaliśmy. Przeczytajmy ten fragment ze strony 475. Uczestnictwo w mszach odprawionych na mocy indultu. Mówiąc ogólnie, odradzamy wiernym chodzenie na msze odprawiane przez kapłanów, którzy porzucili walkę przeciw nowej mszy. Można się spodziewać, że pewnego dnia zostaną oni zmuszeni przez swoich biskupów do odprawiania także nowej mszy, ewentualnie do koncelebrowania, do odprawiania obu mszy, do zaakceptowania komunii na rękę. Tak właśnie się stało w tym przypadku i odprawiania mszy twarzą do ludu. Wszystko to stanowczo odrzucamy, a w konsekwencji odradzamy tradycjonalistom uczęszczanie na msze sprawowane przez tych kapłanów. Sądzimy, że nie należy uczęszczać na te msze, ponieważ niebezpieczne jest twierdzić, że nowa msza jest równie dobra jak stara. Kapłani, którzy przyjmują warunki indultu, stopniowo nabiorą tych samych skłonności, co kapłani odprawiający nową mszę. I być może pewnego dnia oni także będą ją odprawiać, przeciągając tradycjonalistów na stronę nowej mszy.
Arcybiskup zdawał sobie z tego całkowicie sprawę, że jeżeli się gra na dwa fronty, jeżeli się próbuje zachowywać lojalność wobec modernistów okupujących Rzym i jednocześnie odprawiać mszę katolicką, mszę w rycie łacińskim, to prędzej czy później skończy się to w ten sposób. Macie tego Państwo najlepszy dowód. Może to nie dotyczy bezpośrednio tematu, ale byłem również świadkiem, jak kardynał Sarach przyjechał do Niepokalanowa, gdy chwilę wcześniej nawoływał do odprawiania mszy ad orientem, że do tego należy wracać. Tymczasem ku mojemu zdziwieniu, sam byłem wówczas, można powiedzieć, ze środowiska indultowego, ku mojemu zdziwieniu odprawił koncelebrowaną mszę versus populum w stronę ludu z co najmniej 10, 15, może nawet większą liczbą kapłanów. Pewne pozory, pewne rozczarowanie przychodziło, oczywiście te pozory opadały, to rozczarowanie się pojawiało i zobaczyłem, że tak naprawdę w środowiskach indultowych, w środowiskach tych tak zwanych duszpasterstw prędzej czy później dochodzi do większego lub mniejszego zbratania się z modernistami. Dlatego wyciągnijcie wnioski. Jaka jest różnica w tym przypadku między ojcem Szustakiem a kardynałem Berkiem? Moim zdaniem żadna. I to jest zasmucające, że jeden i drugi dopuszcza się świętokradztwa, że jeden i drugi dopuszcza się czegoś tak niegodziwego. Wyciągnijcie Państwo należyte wnioski z tej sytuacji. Niech Bóg Was błogosławi, a Matka Boża otacza płaszczem swojej opieki. Pozostawcie kciuk w górę, włączcie subskrypcję, powiadomienia i oglądajcie inne materiały na naszym kanale. Przykro mi, że musiałem Państwu ten materiał pokazać, ale nie chcę, żebyście żyli w przekonaniu, że tych, których środowiska indultowe przedstawiają Państwu jako wzory, jako osoby broniące tradycji, nie chcę, żebyście żyli w złudzeniu, że tak jest. Tak nie jest. Niestety te osoby dopuszczają się takich właśnie rzeczy, rzeczy gorszących, rzeczy, które potrafią zniszczyć wiarę katolików. Trzymajmy się Bractwa Świętego Piusa X, trzymajmy się prawdziwej tradycji, pielęgnujmy wiarę katolicką i brońmy jej za wszelką cenę, brońmy mszy świętej łacińskiej. Można nas odwiedzić. Garncarska 32, Warszawa. Albo po prostu wejść www.tedeum.pl.